Cześć, tu Bork, Retrogralnia. Dzisiaj zapraszam Was na nieco dłuższy film do Wrocławia wczesnych lat 80., gdzie pokażemy Wam miejsca związane z małą informatyką oraz giełdami komputerowymi. Jednocześnie mam do Was prośbę, jeśli posiadacie jakieś materiały, zdjęcia czy nawet filmy związane z wrocławskimi giełdami komputerowymi albo w ogóle z giełdami komputerowymi, przyszlijcie je do nas. Będziemy bardzo wdzięczni. Witamy serdecznie w kolejnej Retrogralni. Dzisiaj jesteśmy na zewnątrz, nie w pomieszczeniach. Jesteśmy w nowym składzie, trochę zmienionym. Jest z nami stara Retrogralnia, ale dzisiaj jest jako technik. Pozdrawiamy Borga. Z nami jest Waldek Will i Frabi, którego już znacie, no i ja, Artur. Dzisiaj chcieliśmy zrobić taką podróż po dawnych giełdach i miejscach związanych z informatyką Wrocławia. Małą i dużą, dlatego zaczynamy od... Od dużej. Od tej bardzo dużej. To znaczy tak, ta duża informatyka we Wrocławiu to były dwa miejsca. Pierwsze to jest właśnie to, gdzie stoimy, czyli ulica Ofiar Oświęcimskich i ZETO. To tak mieliśmy rozwinąć ten skrót, więc jest to Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Drugie wrocławskie miejsce, chyba znane bardziej, to jest Elwro, czyli ulica Ostrowskiego. Także to były dwa miejsca we Wrocławiu, gdzie biło serce informatyki w latach 80., 70., 60. Jeśli chodzi o Elwro, to budynek już niestety jest przebudowany i nie stoi. Jeśli chodzi o ZETO, no to właściwie możemy je jeszcze podziwiać, chociaż też z tym budynkiem już coś się dzieje, bo też no jest, widzę, chyba do sprzedaży przygotowywany, tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o budynek, no to co, 64. ZETO jest pierwszą taką instytucją powołaną przez jakąś Radę Narodową w 64 roku. Odgórnie oczywiście, no wtedy wszystko było odgórnie. I takich ośrodków było w całej Polsce kilkanaście. Właściwie każde duże miasto miało taki ośrodek. Czym one się zajmowały? One głównie miały planować i zarządzać, pomagać w zarządzaniu gospodarką i różnymi zakładami. No na przykład nasze wrocławskie Elwro pomagało w zarządzaniu Dolmelem, Fadromą. ZETO? Przepraszam, ZETO, Fadromą, Fadromą, Dolmelem, dzięki, że poprawiłeś. I z dużymi zakładami typu tam Archimedes i ten. Tak, na pewno też badania statystyczne wspomagało, to znaczy tak, statystykę publiczną, bo to no teraz jest modne słowo big data, ale natomiast ono istniało od zawsze i było w innej skali po prostu. Te badania były prowadzone, obliczenia i tym się też ZETO zajmowało. A powiedz Artur jeszcze, bo rozumiem, że to dalej ZETO jest, prawda? No ZETO jako jednostka funkcjonuje, tylko teraz właśnie zajmuje się wydrukami i różnymi innymi statystycznymi chyba badaniami. Tak. No ale to przyznajemy się, że z tą najnowszą historią ZETO wiemy, że na przykład na pewno ZETO funkcjonuje. Nie funkcjonuje już księgarnia ZETO, która kiedyś tu była tak samo. No ale to ta duża informatyka, która nas najbardziej, znaczy którą chcieliśmy tak tylko poruszyć z grubsza, bo tak naprawdę ZETO to dla nas jako młodych ludzi było głównie mikro ZETO, które znajdowało się dokładnie obok i Waldek, pamiętasz, tam pracowali ludzie z ZETO chyba, prawda? Tak, tam musieli pracować ludzie oddelegowani z ZETO i to była taka mikro jednostka, a zadaniem jej było po prostu upowszechnianie 8-bitowej techniki. To był salon tak naprawdę gier, gdzie zamontowano dwa Commodore C64 i trzy bodajże Spectrumy wyposażone w telewizory kolorowe Rubin i taki deck z magnetofonami, z którego wgrywano kolejne gry zamawiane przez tam grających. No i przyznam szczerze, że spędziłem tam dużo, dużo godzin. To był rok 86, 87 i 8. Właśnie chciałem zapytać, w jakich latach to działało, ale już no, powiedziałeś. A myślicie, że to było w różnych miastach? No akurat w tych latach w Wrocławiu nie byłem, ale nie kojarzę nic takiego z Poznania. Chyba, że było jakoś ukryte. Chciałbym zapytać, czy przy mikrozetu poznańskim czegoś. Na pewno było to rodzaj sposobem popularyzowania mikroinformatyki i informatyki, więc było, myślę, że jest duża szansa, że w Poznaniu takie podobna rzecz się odbywała. Aczkolwiek może to był tylko taki wrocławski jednostkowy wymysł tego. Ja tak samo, podobnie jak Wal,
Waldek, no tam to był mój pierwszy kontakt z komputerem. Pamiętam, że wagary o 10 rano dobijało się, bo drzwi były jeszcze zamknięte. Przed drzwiami stał sznureczek młodych ludzi czekających na pana. Mikro Zeto znajdowało się dosłownie od parę kroków w tamtą stronę. Później pokażemy zresztą wam to miejsce, chociaż jest bardzo mocno przebudowane i właściwie nic tamtego klimatu nie zostało. No tyle właściwie, co możemy powiedzieć o Zeto, chociaż można by powiedzieć o tym dużo więcej. Jakie komputery tu pracowały? No to Odra 1003, 1004, praktycznie wszystkie Odry produkowane w Elwro. No dlaczego Odry? No dlatego, że bliskość Odry, pewnie bliskość Elwro i serwisu tych komputerów pewnie. To był też standard, to znaczy to Elwro. No, dokładnie. To był standardem na wyposażeniu tych dużych. Mera serii 300 tam też tutaj była wykorzystywana, no i IBM chyba 1440. Mamy tutaj dzieciaki, które tu zaglądały przez szyby, widziały właśnie PT3, takie pamięci taśmowe, które się przewijały na szpulach. To są pamięci Odry właśnie z takimi szpulkami. Wiesz, jaka to była pojemność? Nie, niestety nie jestem ci, Waldek? Nie, sorry. Myślę, że to nie są megabajty nawet. Tak, raczej nie. Raczej do współczesnych pamięci temu daleko, jeśli chodzi o pojemność. To tyle, jeśli chodzi o Zeto. Zobaczymy, co będzie następne. To co, Mikro Zeto? Jeszcze raz, jesteśmy teraz przy Mikro Zeto. To tutaj popularyzowało Zeto, to duże Zeto z ciężką informatyką, popularyzowało swoją małą mikroinformatykę, czyli komputery, tak jak wcześniej mówiliśmy, 8-bitowe. Tu można było wypożyczyć sobie kasetę i zagrać w ulubioną grę. I właściwie, no właśnie, Waldek, z tego co pamiętam, to ile tych gier mieli? Mieli tutaj całą? Znaczy, tutaj była biblioteka około 100 gier, prawdopodobnie nielicencjonowanych, ponieważ były nagrywane na C60 kasetach i były to pakiety po 10 gier. Natomiast chciałem powiedzieć właśnie o dostępie do komputerów w tamtych latach. Wiadomo, że mieli w domach mieli to tylko i wyłącznie wybrańcy, ci, którzy mogli mieć. Natomiast właśnie taki ośrodek jak Mikro Zeto organizowała też Politechnika ferie z komputerem. Niestety na feriach z komputerem zainteresowanie było tak duże, że stanowiska, gdzie był jeden komputer, było obsiadnięte przez 4-5 osób. Także szczęśliwy jest ten, który dotykał klawiatury. Natomiast tutaj jakie były zasady dostępu? Po prostu kolejność zapisu, a potem kolejność wejścia do salki, więc no właśnie, ciężkie lata dostępu do nawet takiego zwykłego sprzętu jak ZX Spectrum. A ty pamiętasz, jakie były? To były chyba jakieś niewielkie pieniądze, które się płaciło za pamiętasz? To pamiętam, że Commodore był wyceniany na 200 zł, a Spectrum na 150 za godzinę. Świat Młodych, czyli taka popularna gazeta młodzieżowa, kosztowała 50 zł. Ja miałem kieszonkowego 500 zł, więc mogłem sobie kupić tutaj 3 godziny i zostaje mi 50 zł reszty. Ja pamiętam, że właściwie ktoś, kto kończył taką grę, to nie odchodził od tego komputera, bo on właściwie zostawał dalej przy tym komputerku, patrząc się na to, jak ten ktoś, kto wchodzi, pomagał mu właściwie w grze, a oprócz tego grał razem z tym człowiekiem, pomagał mu strzelać albo doradzał mu, funkcję doradczą pełnił. I oglądał let's play'e. A oczywiście pierwsze let's play'e właśnie były w takich kawiarenkach, nie kawiarenkach, takich miejscach spotkań właściwie. Dokładnie. Tu jeszcze się pojawiał jeden problem, ponieważ kupowano godzinę, a czas wczytywania dla Commodora to było 3-4 minuty, dla ZX Spectrum 5 minut. I niestety często gęsto te gry się nie wczytywały, trzeba było wczytywać jeszcze raz. Ktoś, kto miał pecha, grał pół godziny z wykupionej godziny, więc miał powód do reklamacji, ale niestety tych nie uwzględniano, bo w kolejce stały następne osoby. Jesteśmy w kontynuacji, właściwie tutaj było Mikro Zeto w tych pomieszczeniach, teraz jest tu knajpa, bardzo fajna kontynuacja, zapraszamy, a jednocześnie wspominamy, jak to było. Waldek mówił, że było tu 5 komputerków, za moich czasów było już ich troszeczkę więcej, no ale to Waldek miał już komputer w domu, ja tego komputera nie miałem, chodziłem i jeszcze się prosiłem i płaciłem. A że tak powiem, no właściwie z tego klimatu już nic nie pozostało. No tutaj to wszystko widać, że zostało bardzo mocno przebudowane i ten. Wiemy na pewno, że tu były drzwi wejściowe do tego cudownego miejsca, które było dla nas właściwie miejscem marzeń. Tu stały, tak jak wcześniej rozmawialiśmy z Waldkiem, deki, z których się wczytywało to wszystko. I co? No i co, Waldku? Opowiadaj jeszcze, jak to kiedyś wyglądało. To znaczy, no, potrafię jeszcze sobie umiejscowić stanowiska, które były tutaj pod ścianą. No właśnie, 2 Commodory, 3 Spectrumy. Spectrumy miały właśnie podłączenie magnetofonów
gdzieś tam pod wykładziną szedł przewód i wczytywała ono gry, natomiast Commodore miały swoje malutkie magnetofony, wiadomo, te firmowe. Więc tak, w Bajtku w 86 roku w pierwszym numerze opublikowano mapę gry Tir na Nog, dosyć toporna nazwa, natomiast tutaj na liście gier ta gra widniała, więc poprosiliśmy panią o wczytanie gry Tir na Nog, w którą nikt nie grał, nie była to popularna gra, zazwyczaj ludzie grali w Gianna Sisters, Bomb Jacka, chyba w Jumping Jacka, w Montezumę i pamiętam właśnie, to była moja pierwsza styczność z komputerem, organoleptycznie. I Tir na Nog gra o zupełnie niskiej dynamice, polegająca na tym, że sterowaliśmy na bardzo dużej rozległej mapie bohaterem dwoma klawiszami bodajże, ale było to przeżycie. Poza tym wyświetlane na ZX Spectrum kolory, czyli tam jest paleta całych 14 kolorów, gdzie w domach dominowały telewizory czarno-białe, no to też było przeżycie dla mnie. Ta gra była tego respektrowa chyba? Ona miała swoje konwersje, później wiem, że na Commodore się ukazała wersja, natomiast to była moja pierwsza gra, w jaką zagrałem tutaj i w ogóle na komputerze. No ja już byłem w czasach, kiedy były tu już Amigi i było między innymi na przykład Dragon's Lair, to było po prostu szokiem dla nas i to był taki... Na dyskietkach, po prostu. I to było po prostu coś dla nas niesamowitego. Wiem, że było to wczytywane, wszyscy siedzieli z rozdziawionymi ustami i zwykle to było tak, że przy jednym komputerze zamiast jednej osoby było tych osób pięć. Ty mówiłeś o trzech, ja pamiętam, że nawet pięć potrafiło być. Znaczy to był straszny tłum ludzi, straszny tłum dzieciaków, które po prostu no, nieraz musiały być bardzo mocno uspokajane przez prowadzących tą knajpkę. Ale Dragon's Lair przynajmniej bardziej nadaje się do oglądania niż grania, więc pięć osób spokojnie mogło. No tak, to była gra do oglądania, ale dlatego właśnie była tak... pamiętam, że jeszcze demo z Gwiezdnych Wojen chyba też było puszczane, takie też tutaj. To zresztą, o którym będziemy później mówili, tak samo. Jesteśmy w kolejnym miejscu związanym z giełdami lat 80. i 90. Jest to pałac popularnie zwany we Wrocławiu pałacykiem, znaczy miejsce popularnie zwane pałacykiem. Jest to pałac Szafgoczów, budynek wybudowany w 1890 roku. I tutaj w latach 80. znajdowała się giełda płytowa, ale też giełda elektroniczna. Tu można było właśnie przed tym pałacykiem, na tym placyku, kupić różnego rodzaju elektronikę, między innymi części do komputerów tamtych, czyli części do ZX Spectrum, jakieś tranzystory, z tego co nasz kolega, którego tu nie ma, Waldek, drugi Waldek, nie Will, opowiadał. Zresztą tutaj przez dłuższy okres czasu też handlowano oprogramowaniem do ZX Spectrum. No ale to się znajdowało prawie wszędzie. Waldek, coś chcesz dopowiedzieć? No chciałem dopowiedzieć, że właśnie w tamtych latach źródłem komputerów były tak, albo wyjazdy zagraniczne, wtedy ludzie sobie przewozili po prostu komputer ze sobą. Zazwyczaj rodzice przewozili to swoim dzieciakom. Drugim takim źródełkiem były właśnie giełdy elektroniczne. No i trzecim to były komisje techniczne, gdzie sprzedawano komputery przewożone z zagranicy. Znaczy wszystkie one były przewożone z zagranicy, natomiast jeżeli ktoś chciał nabyć, to mógł to zrobić albo na giełdzie, albo w komisie technicznym. Nie było takich ogłoszeń stricte, nie było takich gazet stricte ogłoszeniowych, gdzie można było zamieścić ogłoszenie kupię komputer, przed Bajtkiem oczywiście, bo później się pojawił Bajtek. Natomiast przed Bajtkiem były to giełdy i komisje. A składnice harcerskie nie miały czegoś wtedy? Składnice harcerskie miały, z tym, że to był już rok 87-88, a my natomiast mówimy gdzieś tak o latach 82, 3, 4. No i później w 85 już ruszyła lawina właśnie wydawnictw, ludzie... sprzęt oferowali w drobnych ogłoszeniach, zamieszczali kupno, sprzedaż, zamianę i to było czwarte źródło komputerów, mikrokomputerów, jak to wtedy nazywano. Jeszcze warto dodać, że tutaj w latach 90. Już za tym płotem okalającym ten teren funkcjonowała giełda kaset wideo, która też była, tak, giełda elektroniczna i płytowa, która znajdowała się tu na piętrach, na dziedzińcu i wewnątrz budynku, ewoluowała, zresztą giełda przeniosła się później, elektroniczna przeniosła się w następne miejsce, które będziemy wam chcieli pokazać i została tylko tak zwana giełda kaset wideo. Kolejnym kultowym miejscem związanym z historią giełd komputerowych oraz elektroniki wrocławskiej jest Wybrzeże Wyspiańskiego, Klub Tawerna. Pierwsza lokalizacja giełdy komputerowej.
na której w latach 80. właściwie można było dostać oprogramowanie, sprzęt, różnego rodzaju akcesoria związane z komputerami. Waldek, ty tutaj już miałeś do czynienia z tą giełdą? Ty już handlowałeś, czy jeszcze nie? To znaczy tak, ta giełda w ogóle powstała w 84 albo 5 roku i funkcjonowała zaledwie w tym miejscu pół roku. A z prostej przyczyny, padła ofiarą swojej popularności, po prostu ludzie przestali się tu mieścić, zarówno ci sprzedający, jak i kupujący. A ponieważ inicjatorem tej giełdy była Politechnika Wrocławska, postanowiono ją przenieść w inne miejsce, większe, to była stołówka Politechniki. Także ta giełda funkcjonowała tutaj może rok, może dwa. Tego nie pamiętam już teraz, to już zatarło się, troszkę dawno to było. Natomiast pamiętam morze ludzi, które tutaj wpływało tą główną bramą. W środku był niesamowity tłok. Pamiętam, że sprzedający mieli bardzo, bardzo ograniczone miejsca, w których oferowali swoje programy, swój sprzęt. No i później ktoś stwierdził, że po prostu tak dalej być nie może, ponieważ grupa ludzi oczekująca na wejście nie została wpuszczona w pewnym momencie i giełda musiała być zamknięta na czas wyjścia tam przebywających i powpuszczano kolejnych. Natomiast no, takie funkcjonowanie giełdy to było funkcjonowanie awaryjne. Pewnie kiem organizator sobie zdawał z tego sprawę i przeniósł ją właśnie do stołówki Politechniki. Ale jeszcze we Wrocławiu funkcjonowały w tym czasie inne giełdy, prawda? W szkołach podstawowych, na ulicy, pamiętasz tą ulicę? To znaczy w szkołach to nie pamiętam lokalizacji, natomiast na pewno była sobotnia giełda w klubie studenckim Studnia na ulicy Szewskiej. A tutaj była zmiana niedzielna, czyli na Wybrzeżu Wyspiańskiego spotykali się wszyscy w niedzielę, w sobotę w studniu. Powiedz mi, czy na tej giełdzie funkcjonowały już jakieś podziały, jeśli chodzi o sprzęt, czy jeszcze to było takie pomieszane z racji tego, że tego sprzętu było na tyle mało? To znaczy, ponieważ to był początek zupełny, to więc myślę, że większość to stanowiły ZX Spectrumy. Ktoś tam miał Commodore, ale to było jedno stanowisko, może dwa. Natomiast większość to były spektrumy i sprzęt taki przywożony z zachodu. Były to konsole. Pamiętam, że sprzedawano też Pongi. Konsole jakie? Były oprócz Pongów było coś bardziej klasycznego? Nie. To były raczej Pongi. To były takie długo przed czasami Pegasusów? Tak, to było dużo przed czasami Pegasusów. Nie było, na pewno to nie były konsole kolorowe. To znaczy to były konsole czarno-białe Pong. Sprowadzane z zachodu, zazwyczaj z Niemiec. A pamiętasz może, czy na tych giełdach pojawił się polski sprzęt, polskiej produkcji, czy tak raczej był to ten zachodni? Nie, myślę, że polski sprzęt był bardzo racjonalizowany, to znaczy te komputery produkowane w Polsce trafiały od razu do szkół, natomiast nie trafiały do takiego obrotu, drugiego obrotu, swobodnego obrotu do sklepów. Składnica harcerska w 87 albo 6 zaczęła sprowadzać Timexy, Pewek sprzedawał komputery Atari. Natomiast w tych wczesnych latach 80. nie było legalnego źródła, legalnego w sensie takiego sklepowego komputerów. I to tutaj przychodziły, że tak powiem, z rozwiązaniem giełdy komputerowe i te wspomniane wcześniej komisje techniczne. Czy to wszystko prywatni importerzy? Tak, to była prywatna inicjatywa, wtedy to się nazywało. A powiedz mi, czy... Bo tak te giełdy, pamiętam, że część tych ludzi, którzy przychodzili na te giełdy, byli tak zwanymi oglądaczami. Czy jak duży odsetek, Waldek, ci się wydaje, że tych oglądaczy było? Bo ceny komputerów wtedy były dość kosmiczne. Wiem, że kolega, to już późniejsze czasy, który opowiadał mi ostatnio, że człowiek, który przywiózł z zagranicy Commodore, wystawiał Commodore obok stację i obok na przykład stację do niego obok monitor i właściwie suma tych wszystkich tych to było mieszkanie. Były takie czasy. Tak. Można było kupić właśnie mieszkanie, czyli kawalerkę, tak naprawdę nie trzypokojowe mieszkanie, ale kawalerkę albo malucha. To był taki przelicznik. Mieszkania i samochody były takie tanie? No właśnie, tak, dokładnie. Tak. Co chciałem powiedzieć, właśnie a propos tych zwiedzających, powiedzmy sobie, giełdę, ich była większość. Tak naprawdę to ja w wieku 11 lat przychodziłem tutaj popatrzeć sobie na komputer, gdzie zazwyczaj na tym komputerze, na monitorze był program kopiujący włączony, natomiast sam fakt tego, że można było zobaczyć tytuły wymieniane w bajtku, można było zobaczyć niektóre gry, które były na chwilę uruchamiane, ponieważ sprzedający zazwyczaj prezentował tą grę, którą chciał sprzedać. No właśnie, to była atrakcja. Pamiętam też, że organizowano w mieście spotkania
z informatykami polegało to na tym, że ktoś opowiadał, czym jest komputer i na przykład w salę, gdzie było, nie wiem, 100 osób, puszczano klawiaturę. Każdy podziwiał z bliska, jak wygląda klawiatura. Natomiast pamiętam jedno spotkanie, kiedy ta klawiatura nie wróciła. Znajdujemy się na pustym placu, który pozostał po dawnej giełdzie komputerowej. Tutaj najwięcej historii nam się w sumie nasuwa, i zarówno mi, jak i Waldkowi. No Wojtek, nie znałeś nie chyba, no ale w Poznaniu podobne miejsce też było. No właściwie koparka to jest symbol, który pozostał po tym miejscu, bo tego miejsca już nie ma. Mamy czystą, ubitą ziemię, ładnie zagrabioną, a my postanowiliśmy jeszcze trochę powspominać, Waldek. No takie twoje pierwsze wspomnienie z tą giełdą, z tą częścią giełdy. To była giełda, która wynikała z tego, że w klubie Tawerna po giełda prostu przerosła oczekiwania i przyniesiono się tutaj do stołówki Politechniki Wrocławskiej. I moje pierwsze wspomnienia to jest ogromna kolejka, która się formowała o godzinie... To już przerosła. Tak, ale ona się formowała w okolicach godziny 8 rano, kiedy to giełdę otwierano o 10. Kilkaset osób w karnie, w kolejce oczekiwało na wejście z jednej strony, z drugiej strony Politechniki, tej stołówki politechnicznej wpuszczano sprzedawców ze sprzętem. I byli tam też harcownicy. Harcownicy, tacy, co biegali z ulotkami. To już później, Na początku tych harcowników nie było. Natomiast no właśnie, to co pamiętam, to wielki tłok, bufet, który serwował w swoim menu tylko dwie rzeczy. To były gorące parówki z ketchupem albo z musztardą. Do tego chlebek i Pepsi butelkowana. I to parówki było grube. Tak, grube parówki, których zapach przesiąkał całą salę. Także no to są moje takie pierwsze wspomnienia z tej giełdy. Giełda powolutku ewoluowała. Na początku to były tylko i wyłącznie kasety. Dopiero później pojawiły się dyskietki, to pojawiły się na stoiskach sprzedawców, kiedy to z dyskietek przegrywano program na taśmę. A później pojawiły się dyskietki takie, gdzie ludzie korzystali z tych dyskietek, przynosili dyskietki, żeby je zagrać najnowszą grą. No a potem wiadomo, jaka była droga, czyli płyty CD, ale to już były lata 90. No jeszcze giełda miała taki specyficzny podział. Ten dolne piętro to były takie duże firmy, prawda? Tam one się głównie rozciągały w szatniach, które były na czas giełdy w pewnym sensie przemianowywane na poszczególne stanowiska danych handlowców i tam to były takie firmy, które normalnie działały. To nie było to pospolite ruszenie, tylko to były takie działające, normalne firmy, które były zarejestrowane. Górne piętro, czyli ta główna sala stołówki, no tam to już był ten wolny rynek taki prawdziwie rosnący. Tam była drobnica, ale też były osoby, które miały 4-5 stolików, zatrudniały profesjonalne hostessy, znaczy to oczywiście były pewnie jakieś koleżanki, natomiast to one stały przy tych stoiskach z kasetami. Pamiętam takie stoisko, no spokojnie miało 10 metrów długości, gdzie było kilkaset kaset, profesjonalnie zupełnie wydanych. To były kasety na Commodora. To było jedno z największych stoisk. Pamiętam też, jak pojawiła się pierwsza Amiga i można było ją łatwo zlokalizować, ponieważ w okolicy Amigi ustawiał się wielki tłum, a na monitorze 14-calowym właściciel stoiska zapętlone demo Star Wars z dyskietki, animacja. To było kilkadziesiąt klatek, nie wiem czy z dźwiękiem nawet. Natomiast pamiętam ten tłum, który obserwował te zapętlone demo i ten tłum z zapartym tchem i powiem tak, na pewno można to porównać do dzisiejszych telewizorów 60-calowych 3D. Może bluźnie. Może bluźnie. Telewizor jeszcze większy. Jeszcze tak, 3D. To już nie robi wrażenia, natomiast wtedy kolorowe demo, które było demem, nie wiem w ilu kolorach to było, w Amidze paleta jest 4096 no, chyba. No, także zbliżonym do animacji takiej telewizyjnej robiło wrażenie, naprawdę duże wrażenie. Powiedz mi, ludzie, którzy handlowali oprogramowaniem, dbali o taki swój wizerunek, prawda? Jak sprzedawali to oprogramowanie, to bardzo często też się zdarzali tacy, co tak trochę nie przykładali się do swojej pracy, ale byli też tacy, którzy no, byli wręcz w pewnym sensie guru na takiej giełdzie. No tak, powiem więcej. Większość z tych handlujących tutaj miały te osoby swoje loadery, które je reklamowały. Loadery zawierały zazwyczaj dane kontaktowe, to była skrytka
stacja pocztowa, wtedy nie funkcjonowały e-maile i można było drogą pocztową zamówić gry. Bardzo dużo ludzi przyjeżdżało na giełdę spoza Wrocławia, dlatego też te osoby pewnie część swojej działalności prowadziły korespondencyjnie, to znaczy wysyłały kasety do zamawiających. I tak jak ty mówisz, dbały o swój wizerunek, to znaczy nie było czegoś takiego, że ktoś nie mógł zareklamować nagranej źle kasety. Mi się zdarzało kilkakrotnie przynosić tu kasety, która była omyłkowo mi sprzedana, były tam inne gry, z czego się ucieszyłem, natomiast nie był to ten zestaw, który kupiłem, no i sprzedawca bez, że tak powiem, problemu wymienił mi na ten właściwy zestaw. Było kilka osób, które właśnie, tak jak mówię, rozwinęły bardzo swój interes, tak jak wspominałem wcześniej o tym stoisku 10-metrowym z dziewczynami, które sprzedawały, natomiast sam sprzedawca wykładał te kasety i znikał, albo miał jeszcze inne stoisko. To kiedyś opisywałeś taką historię sprzętową. Tych sprzętowców było też sporo. Później to już można powiedzieć, że była ich większość, ponieważ od 1994 roku w Polsce zaczęło funkcjonować prawo autorskie i pokrewne, więc ci, którzy sprzedawali programy znikali albo przychodzili do, że tak powiem, szarej strefy. Te stoiska były mobilne, mówiąc krótko. Natomiast giełda składała się w większości ze stoisk oferujących używany sprzęt, komputery. Czasy PC-ów to już Tak, czasy PC-ów były inne. Nie wiem, jak datować ten koniec giełdy. Myślę, że to był rok 2001. No gdzieś tak, bo giełda elektroniczna wtedy zaczynała funkcjonować dość prężnie, giełda elektroniczna na ulicy Robotniczej. I właściwie część ludzi, którzy z racji tego, że tam się przeniósł cały ten ciężar handlu tego wrocławskiego elektroniką i z częściami komputerowymi, no wtedy już rynkiem PC-ów głównie, no bo to nie ukrywajmy, że wtedy to już PC królował. Wtedy na giełdzie elektronicznej na ulicy Robotniczej właściwie ludzie pytając o giełdę, gdzie jest giełda komputerowa, mylili pojęcia, bo giełda komputerowa właściwie już nie istniała, a mówimy, no nie ma już giełdy, jest tutaj koniec tematu właściwie. No tak, i tak obserwowałem sobie taką zmianę warty, to znaczy znikały komputery 8-bitowe, pojawiły się 16-bitowe Amigi, Atari ST, a później wiadomo, pecety i te pecety zalały tak zupełnie giełdę. Pamiętam, że było kilka stoisk takich, można powiedzieć, to były osoby dinozaury, to znaczy był ktoś, kto miał jeszcze Commodore C16, Commodore 64, ktoś, kto miał Atari 800 XL, ktoś miał Spectruma, a dookoła były już zupełnie tylko i wyłącznie pecety. Także, ale te osoby też miały swoją pewnie wyjerną klientelę. A powiedzcie, jak to wyglądało w tych czasach sprzed ustawy, jeśli chodzi o software w Wrocławiu, tylko giełda, czy były inne kanały? Bo w Poznaniu pamiętam, że na giełdę trafiłem chyba po raz pierwszy, dopiero jak już Commodore umierało, to było główne źródło raczej sprzętu i później softu do peceta, przynajmniej dla mnie. Natomiast pierwszą kasetę kupiłem, pamiętam, w samym centrum miasta, w bardzo popularnym miejscu, Okrąglaku. I także bardzo dobrze wspominam taki punkcik Commodore and Amiga, gdzie po prostu goś miał Commodorka, Amigę, przychodziło się, katalog wybierało, nagrywało taki dedykowany sklepik tylko z tym. Więc giełda raczej nie była dla mnie źródłem softu na Commodorka. Znaczy ja ci powiem tak, że we Wrocławiu były na przykład w MDM-ach na ulicy Kniaziewicza było, zresztą tam handlował kolega, który wcześniej poznaliśmy go w Mikrozecie dyskietkami, on tam nagrywał te dyskietki, po prostu przychodziło się z czystą swoją dyskietką, on ci nagrywał gry i można było to, przed ustawą właściwie nie było żadnego problemu, żeby te gry, co tu mówić, spiracone, dostawać w księgarniach na przykład. Dokładnie, ja pamiętam składnicy, gdzie właśnie było duże stoisko z Amigą, funkcjonujące cały tydzień i tak naprawdę można było przynieść czystą dyskietkę, bądź dyskietkę zagraną i otrzymywało się z katalogu wybrany program w jednej i tej samej cenie, także tak to funkcjonowało w tygodniu. Było kilka takich miejsc we Wrocławiu. W sklepach pojawiały się też kasety legalne i to był taki początek właśnie. Legalne gry na Commodora były też wydawane przez czasopismo Komputer, gry na ZX Spectrum. W Empiku na przykład była cała półeczka z takimi grami, z tym, że to były gry w Basicu pisane. No nie do porównania z tymi komercyjnymi, z zachodnimi w assemblerze gierkami. To były zazwyczaj gry albo takie edukacyjne, bądź programy edukacyjne. Także no ja pamiętam, że bardzo często, jeśli chodzi o gry komputerowe, no, podstawowym źródłem było, Wojtek, wymiana jednak wśród znajomych. To tutaj nie ukrywajmy, że często giełda komputerowa była tylko początkiem łańcuszka. Już teraz nie pamiętam, ale nie, na Commodorku za czasów kaset było bardzo ciężko. No, ale też dla wprawnego. No ja pamiętam, że z kolegą miałem taki układ, że ja kupuję zestaw A, on zestaw B, a w domu sobie przegrywamy i to się opłacało.
No nie wiem, co by jeszcze tu można było powiedzieć. No nie pokazaliśmy wszystkich giełd i targowisk wrocławskich, bo tak naprawdę trudno by to było w ciągu jednego dnia. Powinniśmy jeszcze pokazać Dom Studencki Labirynt. Dom Studencki Labirynt na dziedzińcu tego domu odbywała się na przełomie lat 80. i 90. giełda elektroniczna. Na niej, podobnie jak pod pałacykiem, czyli w Pałacu Szafgoczów, można było kupić części elektroniczne, ale też całe komputery i oprogramowanie. No tego nie pokazaliśmy. Nie pokazaliśmy też giełdy, która była fenomenem według mnie, bo była w samym centrum miasta, czyli giełdy na Placu Wolności, targowiska na Placu Wolności, które no, na przełomie lat 80. i 90. pojawiły się budy na dużym placu w centrum miasta, gdzie też można było kupić najróżniejsze kasety, oprogramowanie, ruskie gierki, jajeczka, elektroniki, rosyjskie pongi, które były bardzo często wymieniane z rosyjskimi żołnierzami na różne specyfiki, zwłaszcza jak się, ja pamiętam, był taki moment, że jak się wyjeżdżali rosyjscy żołnierze, to bardzo dużo tego sprzętu się pojawiło, bo oni się po prostu tym bawili, a oni zostawiali. Takich targowisk w całym mieście było bardzo dużo takich miejsc właściwie. No, były też szkoły podstawowe, które organizowały giełdy, ale te giełdy zazwyczaj trwały kwartał, może pół roku i to zostało wygaszane. Jeszcze jedną giełdą, o której warto było też wspomnieć, to była giełda głównie płytowa, ale też słyszałem, że elektroniczna. Ona trwała bardzo krótko po wyprowadzeniu się z pałacyku. W dawnym ASP była przez krótki okres czasu na takim trawniku przed ASP wrocławskim też giełda płytowa i elektroniczna. No myślę, że temat jest na tyle duży, że nie zamkniemy go tak jednym odcinkiem. Chcieliśmy tylko Wam pokazać, jak dużo było w tamtych czasach, jak ciężko było, trzeba się często nachodzić i naspacerować i jak często trzeba było zmienić teren swoich, że tak powiem, niedzielnych wycieczek. Teraz zabawnie porównując ze wejściem na Steama czy tak, do teraz wchodzi się za biletem. Potem nastać w kolejce się do stoiska. Tak. I bilety jeszcze były płatne wtedy. Można było bilet wykupić, można było bilet sobie zarezerwować, to znaczy stał człowiek, zawsze kilku ludzi z przodu stało, którzy można koniki, było... Znaczy, koniki stały, tak. Można było ten bilet dwa razy drożej wykupić, ale na giełdzie było się zawsze szybko. Tak. Więc mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się, albo za dwa tygodnie, jak trochę odsapniemy po tym programu, zrobić jeszcze jeden, jeśli w ogóle Wam się spodoba ten rodzaj interakcji trochę innej. Tak, trochę historycznej i w terenie. I na świeżym powietrzu. Więc może zrobimy jeszcze, chcielibyśmy pokazać z Waldkiem i z Wojtkiem i z Borgiem, który jest tutaj z nami cały czas, dawne peweksy, miejsca właściwie pozyskiwania, zapomnieliśmy powiedzieć o tych legalnych miejscach pozyskiwania. Właśnie, legalne, ale zupełnie niedostępne. Tak. No my zapomnieliśmy tak, strasznie. Zapomnieliśmy o peweksach, gdzie tylko można było sobie popatrzeć na gabloty, natomiast... Można było próbować zaciągnąć tam rodziców, którzy... Znaczy, taka wycieczka zwykle kończyła się tym, że nasza rozterka jeszcze bardziej się pogłębiała, nasze odczucia były bardzo, bardzo tragiczne raczej. No to tyle właściwie. No, mam nadzieję, że film Wam się spodoba, lajkujcie. Zobaczymy. Dziękujemy. W imieniu swoim i kolegów dziękuję bardzo za uwagę. Przypominam o naszej prośbie. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, zostawcie je w komentarzach. Zasubskrybujcie nasz kanał i obejrzyjcie inne nasze filmiki. Mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Borg. Retrogralnia.